Witam wszystkich, z tej strony Patryk Rąbel, były uczeń i nauczyciel drugiego liceum ogólnokształcącego w Kwidzynie. Dostałem kilka pytań, na które za chwileczkę odpowiem. Jak trafiłeś do drugiego liceum ogólnokształcącego? Przeważającą rzeczą, dla której trafiłem akurat do drugiego liceum, było to, że do klasy o profilu biologiczno-chemicznym szło nas, czyli piłkarzy ręcznych około 5 lub 6, teraz dokładnie nie pamiętam. I tutaj wiedzieliśmy, że szkoła będzie nam pomagała w jakimś stopniu w realizowaniu się w tej sportowej roli. Ciekawostka związana z liceum. No cóż, ciekawostką jest chyba to, że w dosyć krótkim odstępie czasu byłem uczniem, później nauczycielem i z wieloma nauczycielami, z którymi wcześniej miałem kontakt jako uczeń, za chwilę miałem kontakt jako nauczyciel i ciekawostką jest, i myślę pozytywną rzeczą, to w jaki sposób zostałem tam przyjęty, że nie czułem się tam nigdy jak uczeń, jak już uczyłem, tylko rzeczywiście jak jeden z nauczycieli. Także to na pewno jedna z ciekawostek. Inna ciekawostka, to, że w trakcie nauki poznałem moją żonę, z którą mam trójkę wspaniałych dzieci i to chyba też warte odnotowania. Pierwsze skojarzenie z liceum. No i tu jest tego dużo. To przede wszystkim myślę, że był super czas, a z takich skojarzeń, no to na pewno studniówka, matura i wiele innych rzeczy, które no czasami gdzieś spotykamy w większym gronie, no to wspominamy sobie i to są zawsze fajne wspomnienia. Najbardziej zabawna sytuacja. Do zabawnej sytuacji doszło na samym początku, gdy zaczynałem naukę w liceum i z kolegami chyba z rozpoczęcia szliśmy do klas i na korytarzu szkolnym kolega Karol zwrócił uwagę dosyć mocno dziewczynie, która szła przed nami środkiem i nie za bardzo chciała zejść. I chyba nawet ją popchnął delikatnie, natomiast jakieś 10 minut później okazało się, że to była pani Chwiędacz, nasza nauczycielka angielskiego. No i cóż, no i nie miał zbyt dobrego wejścia do klasy. Jakiego kolegę, koleżankę wspominasz najbardziej? No cóż, tutaj również mam problem, bo uczęszczałem do dwóch klas, gdyż w połowie edukacji zmieniałem profil, więc tych kolegów i koleżanek miałem dosyć sporo, ale z racji tego, że tak jak powiedziałem, no, grałem w piłkę ręczną i miałem kilku kolegów w klasie, no to większość wspomnień wiąże się z nimi, z racji tego, że z nimi spędzałem najwięcej czasu. Którego ze swoich uczniów zapamiętałeś najbardziej? No i tutaj mam bardzo ułatwione zadanie z racji tego, że uczyłem tylko i wyłącznie klasy sportowe, a co za tym idzie, to były moje drużyny, więc każdego z tych chłopaków pamiętam dobrze i z większością z nich mam kontakt do tej pory. Jaki nauczyciel był najbardziej wymagający? No i tu jest problem, bo z tego co pamiętam, wszyscy byli wymagający i tam nie było za bardzo odpuszczania, ale wyszło jak widać po latach chyba na dobre. Czego życzysz szkole? No cóż, w obecnych czasach to przede wszystkim spokoju, bo tego wszystkim brakuje i zdrowia. No i z racji na obecną sytuację to chyba też wypada życzyć no, mocnego i trwałego i szybkiego łącza internetowego, bo w najbliższym czasie to chyba w taki sposób będzie się odbywała edukacja. Jakiego nauczyciela wspominasz najbardziej? No cóż, pamiętam ich wiele, także wymieniać jednego to chyba nawet nie wypada mi z tego miejsca. Tak z pamięci chyba mogę przywołać panią Braun od geografii, panią Braun od chemii, pana Szwankę, pana dyrektora Wiśniewskiego, panią Wiśniewską, także pozdrawiam wszystkich. Czy uważasz, że szkoła ma dobrą markę w Polsce? Ja uważam, że nasze liceum jest po prostu najlepsze.